Dzień dobry. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym uroczystym podpisaniu umów z wykonawcami na realizację zadań z przebudowy dróg powiatowych. Na dzisiejszym spotkaniu jest gospodarz, pan starosta Jerzy Kolarz, pan przewodniczący Rady Powiatu, pan Wiesław Skop, starosta pan Stanisław Klimczak. To jest ta strona, która jest inwestorem. Mamy także przyjemność gościć pana dyrektora Książka z BGK, który prowadzi program. Mamy także przyjemność, proszę państwa, gościć panów burmistrzów i wójtów z gmin, na których będą wykonywane te nasze przebudowy. Witam pana burmistrza Pasanowa, pana Jerzego Krzysztofa Eliasza. Dzień dobry. Witam przedstawicieli Urzędu Gminy w Sołcu Zdroju. Jestem członka zarządu, pana Tomasza Mieszka. Chyba wszystko powiedziałem, co powinienem powiedzieć. Nie przywitałem oczywiście jeszcze tą drugą stronę, czyli podpisującą umowę. Witam pana prezesa firmy FART, pana Szczukiewicza i witam pana prezesa firmy Dylnex, pana Dyla. Proszę państwa, to tak odnośnie tych dzisiejszych głównych osób, które będą uczestniczyć w podpisywaniu tych umów. Dotyczą one czterech odcinków, które są, tak jak powiedziałem, na trzech gminach. To są gminy Busko-Zdrój, to jest gmina Pacanów, to jest gmina Solec-Zdrój i czwarta, przepraszam, także jest Gnojno. To są cztery gminy, które, gdzie będą realizowane te przebudowy. Proszę państwa, przebudowy są różne jej długości, różne zakresy są realizowane. W sumie prawie 11 milionów złotych. Udział w poszczególnych zadaniach jest różny. Od tego 2-procentowego aż po wyższy, tam gdzie niestety samorządy musiały dopłacić, tak jak powiat i miasto Pacanów do jednego z odcinka. Ale są to wszystko roboty bardzo potrzebne, które podniosą standard naszych dróg powiatowych, ułatwią życie mieszkańcom, stworzą szerokie formy bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. Cieszymy się ogromnie z tego, że udaje nam się to realizować, że dziś zaczniemy to od podpisania umowy. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, jak powiedziałem, od władz powiatu, poprzez samorządy, które nam także pomagają w tym, poprzez pana dyrektora, który nam to prowadzi przepięknie, ten nasz program. Ogromnie dziękujemy. I tyle chyba wszystkiego, co ja chciałem powiedzieć w tym względzie. Dziękuję. To ja, jak już pan dyrektor omówił zakres robót, które są króciuteńko, tylko długo oczekiwana ulica Karska w Pacanowie i były burmistrz, obecnie przewodniczący i wiceprzewodniczący Rada, obecny burmistrz, zabiegali o tą drogę. Sądzę, że jest to jeden z gorszych odcinków na terenie gminy, miasto gminy Pacanów. I sądzę, że sprawnie tę inwestycję przeprowadzimy. Ponad 2 300 000 inwestycja. Wspólnie tutaj dziękuję i przewodniczącemu i obecnemu burmistrzowi za udział własny. Sądzę, że jak się, że tak powiem, samorządy potrafią dogadać, spiąć, to inwestycja może być realizowana. Tak jak pan dyrektor mówił, pozostałe odcinki to w Gnojnie, spory odcinek, ponad 2 km. Tutaj go realizujemy sami. Tutaj, że tak powiem, gmina nie do końca nas wspiera, no ale jakoś musimy sobie radzić. Jeżeli chodzi o gminę, miasto gminę Busko-Zdrój, odcinek Szaniec, w zasadzie Galów, bo to Szarków i Miele Galów. Tutaj liczymy na środki również Urzędu Gminy. I ostatni odcinek Dobrowoda Piasek. No, kiedyś inwestycja zaczęta ze środków powodziowych, urwana można powiedzieć w połowie drogi. W
połowie drogi i chcemy zamknąć już ten odcinek do Solca poprzez Piasek do drogi Sułkowice, żeby był już naprawdę na dobrym poziomie, tym bardziej, że Solec Zdrój to przecież drugie uzdrowisko w powiecie łódzkim. Wielu kuracjuszy przyjeżdża, dojeżdża z Warszawy i nie zawsze jadą od ronda czy od skrzyżowania w Stopnicy. Część GPS ich prowadzi właśnie przez Sułkowice, Piasek do Solca. W związku z tym wymagane jest, żeby ta realizacja była jak najszybciej, żeby droga była i bezpieczna, szczególnie dla użytkowników dróg, bo na tym nam zależy. Jak pan dyrektor wspomniał, obydwie drogi to ponad 10 milionów 600 tysięcy złotych, 1,2,300, 8,300, także dosyć kosztowne. Mamy nadzieję, panie dyrektorze, myśmy już mówili tutaj u mnie, że jeszcze kolejne się będą wykluwały z tych, które otrzymaliśmy promesy, niekoniecznie drogowe, ale inne zadania również, które chcemy realizować. Generalnie Polski Ład został jako program zamknięty decyzją rządu. Niemniej jednak wiemy, że pewnie nowy rząd wprowadzi coś innego i mamy nadzieję, że wprowadzi po to, żeby wspierać samorządy, bo po ostatnich zmianach dotyczących wielu zmian w przepisach prawnych, niestety samorządy powiatowe zostały bardzo mocno, szczególnie dochody samorządów powiatowych zostały bardzo mocno uszczuplone. Ja nawet wspominałem na ten temat ostatnio w czwartek u pana wojewody, gdzie my na PIT-ie straciliśmy ponad 5 milionów złotych, zadania administracji rządowej, tak zwane zlecone, niedofinansowane i tak dalej. Służba zdrowia, ja nie będę tematów rozumiał przy okazji dzisiejszych umów, ale mamy nadzieję, że to wsparcie rządowe będzie jeszcze bardziej korzystne dla samorządów, a to, co zrobimy, zostaje na terenie naszych gmin i powiatów. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi za współpracę, bo tak jak wspominał pan dyrektor Tułak, jest ona na bardzo dobrym poziomie. No i dziękuję naszym wykonawcom. Nie dziękuję za wykonaną robotę, bo za tą będę dziękował, jak zakończymy, ale mogę również powiedzieć, bo przecież wykonawcy realizują już zadania na terenie naszego powiatu i problemów z wykonawstwem nie mamy, z jakością również. Liczymy na to, że dalej ta jakość będzie utrzymana na bardzo dobrym poziomie, żeby później nie było w ramach gwarancji jakichś poprawek. Także dziękuję bardzo. No i zapraszam do podpisywania umów. A jeśli tak, bardzo proszę, panie burmistrzu. Panowie starości, panie dyrektorze, panowie prezesi, panie przewodniczący. Ja w imieniu samorządu miasta i gminy Płacanów bardzo serdecznie w tym miejscu chciałbym również podziękować wszystkim osobom, które tutaj tworzą to gremium. Dzięki państwu, dzięki temu programowi faktycznie mamy możliwość realizacji naprawdę bardzo trudnego odcinka do użytkowania w tej chwili, jaką jest droga karska. Tym bardziej, że droga ta sąsiaduje, przebiega przez miasto Pacanów koło ECB, miejsce, które jest odwiedzane przez tysiące turystów w ciągu roku. I oczywiście sąsiaduje z placówką oświatową i faktycznie stan tej drogi jest naprawdę bardzo trudny do użytkowania. Dziękuję panu przewodniczącemu, a jeszcze wtedy burmistrzowi miasta i gminy Pacanów, panu Wiesławowi Skopowi. No i myślę, że tutaj te informacje ze strony samorządu, jak i mojej osoby, która w tej chwili piastowała tutaj stanowisko wiceprzewodniczącego powiatu i dobrym działaniom ze strony zarządu na czele ze starostami. Po długich, można powiedzieć, rozmowach, dyskusjach o potrzebie realizacji tej drogi i oczywiście zgody, jest ten moment, gdzie dzisiaj podpiszemy tą umowę i myślę, że panie prezesie, bo to firma FART, czyli z panem będę miał przyjemność być często pewnie na tej drodze. Myślę, że współpraca będzie się układała nam dobrze, że dogadamy temat co do logistyki wykonania, bo tam mamy troszkę pewnie przeciwdziałań z tego tytułu, że to będzie okres wakacyjny, dużo turystów, ale myślę, że jakoś logistycznie ułożymy ten temat, żeby jak najmniej kolizyjnie przeprowadzić tą inwestycję. Zrobimy to tak. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i myślę, że ten etap tego działania naprawdę poprawi infrastrukturę na terenie miasta i gminy Pacanów
I oczywiście będzie olbrzymią radością dla wszystkich mieszkańców, bo faktycznie ta droga jest mocno uczyszczana i bardzo, bardzo już zniszczona. Także cieszę się niezmiernie i mam nadzieję, że następne działania, które będą ze strony samorządu miasta i gminy Pacanów, panie starosto, również będziemy, panie przewodniczący, tym bardziej dogadywać. I z tego, co wiem, obym tylko miał na wkład własny, tak? To te realizacje będą dalej na terenie miasta i gminy Pacanów realizowane. Dziękuję bardzo. Przeglądał, czy jeszcze to nie znałem. No ostatnie nie, bo tu już tak. Serdecznie gratulujemy, no i życzymy szybkiego, terminowego i dobrego wykonania inwestycji. I dobrych pobyt. Tak jest. Na Pacanowie. Pan burmistrz już od razu zaprasza. I tu do burmistrz za Pyrmeksu również życzymy bezproblemowej inwestycji. Sobie i niech się wiecie.